Nie będzie nowego połączenia autobusowego ze Skiereszewa do ulicy Wrzesińskiej, o co zabiegali mieszkańcy. Do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie została złożona w tej sprawie petycja, którą podpisało 400 osób. Dziś magistrat odpowiada, dlaczego odmówiono uruchomienia tej linii komunikacyjnej i jak słyszymy, nie jest to wykluczone w przyszłości. Petycja dotycząca uruchomienia specjalnej linii autobusowej, nowej linii autobusowej, która łączyłaby rejony Skiereszewa z ulicą Wrzesińską, została przekazana do Rady Miasta. Rada Miasta skierowała ją na ręce prezydenta Gniezna. Pan prezydent w pierwszej kolejności zwrócił się o opinię do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, o opinię i kalkulację kosztów, które wiązałyby się właśnie z uruchomieniem takiej linii autobusowej. Z tej kalkulacji wynika, że taka linia kosztowałaby 175 tysięcy złotych, minimum 175 tysięcy. I to jest kalkulacja, która została stworzona w kwietniu, a zatem uwzględniała ceny paliw i ceny kosztów obsługi właśnie kwietniowe. A jak wiemy, ceny cały czas rosną, więc dziś zapewne ta cena i te koszty byłyby wyższe. Takich pieniędzy w budżecie miasta Gniezna na 2022 rok po prostu nie ma, a zatem uruchomienie tej linii ze względów finansowych jest niemożliwe, ale jest jeszcze kilka innych argumentów. Osoby, które te petycje stworzyły i przekazały ją właśnie do władz miasta, mówiły o potrzebie dowozu dzieci, które właśnie dojeżdżają z rejonu Skiereszewa na ulicę Wrzesińską i mają problem z tym, żeby dotrzeć do szkoły. Chciałabym tutaj podkreślić, że miasto Gniezno płaci za dowóz dzieci właśnie do szkół, ale są pewne warunki, to znaczy te dzieci uczęszczają do szkół, które są oddalone od 3 lub 4 kilometry od miejsca zamieszkania i przede wszystkim należą do rejonu, bo w Gnieźnie jest rejonizacja, dzieci są przypisane do szkół dotyczących właśnie z danego rejonu i jeżeli rodzice decydują się, żeby posłać dziecko do szkoły spoza rejonu, no są zobowiązani, żeby koszty związane z dowozem również ponosić. Również w tym roku pan prezydent Tomasz Budasz zdecydował o tym, że został uruchomiony tak zwany bilet za zeta. A zatem dzieci uczęszczające do podstawówek korzystają z komunikacji miejskiej praktycznie bezpłatnie, bo za złotówkę w miesiącu. Te argumenty, które wymieniłam, a także kilka innych zdecydowały o tym, że petycja została rozpatrzona w chwili obecnej negatywnie, no ale to nie oznacza, że w przyszłości ten postulat nie zostanie zrealizowany. To wszystko zależy od możliwości finansowej i od koniunktury gospodarczej. Żeby do tematu wrócić, w Polsce musi najpierw poprawić się koniunktura gospodarcza, ale też sama spółka MPK Gniezno musi zacząć notować wzrost liczby pasażerów przewożonych na tym odcinku.